najnowszym numerze wprost piszemy o okolicznościach odwołania ze stanowiska wicemarszałka Sejmu Wandy Nowickiej z ruchu Palikota, no i potem wykluczenia Wandy Nowickiej z klubu. Ta sprawa jest dosyć niejasna, bo wygląda na to, że kwestia tak zwanej premii dla wicemarszałków, która stała się bezpośrednio powodem wniosku o odwołanie Nowickiej przez własny klub, niezrealizowanego, to był tylko jeden z powodów, może nawet mniej ważny. Natomiast chyba najważniejsze było to, że Wanda Nowicka od dawna nie potrafiła się dogadać z własnym klubem, że stosunki między nią a innymi posłami były złe. No i ta sprawa premii została potraktowana jako pretekst, żeby ją odwołać. Natomiast sama Wanda Nowicka, jak wiadomo, nie została odwołana i sama nie zrzekła się stanowiska, co doprowadziła do kolejnego napięcia i wykluczenia jej w efekcie z ruchu Palikota, głębokiego kryzysu w samej partii ruchu Palikota oraz tego, że Wanda Nowicka zamawiała utworzenie własnego ugrupowania. W efekcie zapewne cała sprawa skończy się źle dla tego całego segmentu sceny politycznej, który zajmuje Janusz Palikot, no bo on jest rzeczywiście w tej chwili w bardzo dużym kryzysie. No i o tym wszystkim piszemy w naszym tekście poświęconym temu tematowi.